prezydenta w sprawie Sienierzy Mężczyzny 2012. Powiedz mi, skąd ty w tym wszystkim? Skąd się to wzięło? Co cię zmotywowało? Były to w takim roku, co była studia polska. Namawiała mnie, ale nie umiała, chodziłam do szkoły i raczej nie mogłam. W tym roku znowu mnie złapała i zapytała się, no i naprawdę nie miałam co robić i zgodziłam się. No nie żałuję, bo jest fajna zabawa, fajnie było, można się nauczyć i tam salsy z Olą. No i ogólnie no, w porządku. A powiedz mi, taki konkurs, co może dać młodym dziewczynom, twoim zdaniem? Co może dać? No to dać na pewno trochę pewności siebie i przełamać swój trochę strach. Tak, taką niepewność i no, wstyd, bo tak ja jestem wstydna bardzo, no i trochę pomału chciałabym to przełamać, nie powiem, że. A co jest dla ciebie najtrudniejsze w tym wystąpieniu? W wieku publicznym, że każdy tak się patrzy, no, żeby się nie przewrócić. Taki niepokój straszny. No. Czy wiążesz jakąś przyszłość dalej z byciem modelką, byciem mis? Znaczy ogólnie nie powiem, że nie, ale chciałabym coś dalej, jakby mi się udało. Zobaczymy, jak będzie tam dalej na tych wyborach tego 2 czerwca. No fajnie by było, tak fajna dalej jakaś przygoda też, tak? Mm-hmm. A co byś powiedziała dziewczynom, żeby je zachęcić do udziału w konkursie Ziemi Żyrafowskiej? Zachęcić, że mogą zobaczyć swoje sprawy, swoje możliwości. Pokazać się przed innymi ludźmi, może się komuś tam spodobają, że tak powiem, padną komuś w oko i w ogóle można to powiedzieć w stroju kąpielowym chodziłyśmy, w stroju i sukniach ślubnych. I to jest też tak fajnie, tak jak pan na modę się można czuć, że tak powiem. Dobrze, super, dziękuję. Dziękuję. Skończyłam szkołę gastronomiczną. W przyszłości chciałabym otworzyć bardzo przedszkole dla dzieci głuchoniemych, bo na przykład mam rodziców głuchoniemych i chciałabym, żeby dzieci te głuchonieme połączyły się z dziećmi, które normalnie słyszą i mówią, i chciałabym do tego dorobić. Dziękuję.